We wtorek w samo południe w świetlicy strażnicy Legionowskiej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w obecności komendanta wojewódzkiego PSP oraz legionowskiego starosty z jednostką pożegnał się jej dotychczasowy komendant brygadier Jacek Pietranik. Na czele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie stał on przez półtora roku. Nie było to dużo czasu, pracowałem niespełna półtora roku, ale bardzo sobie cenię doświadczenia, które tutaj zdobyłem, pracę z zespołem ludzkim, który tutaj zastałem, z którym mogłem współpracować, współpracę z samorządami, współpracę z jednostkami ochotniczych straży pożarnych. Ten system działa tutaj dobrze. Z kolei komendant Pietranik dał się poznać nie tylko jako profesjonalny i opanowany dowódca. Nie można bowiem zapomnieć, że to właśnie on w pierwszej, najtrudniejszej fazie pożaru stulecia, czyli magazynów Bistypu, kierował zastępami straży pożarnych. Ale dał się też poznać jako sprawny administrator. Mogliśmy cele nam przypisane, cele przypisane Państwowej Straży Pożarnej, cele przypisane systemowi ratowniczo-gaśniczemu robić, wykonywać, realizować dobrze poprzez organizację całego systemu, pracę ludzi, a również pozyskiwanie sprzętu, a w przeciągu tutaj tej mojej krótkiej chwili, w której byłem w Legionowie, przybyły dwa samochody gaśnicze. Teraz brygadier Jacek Pietranik będzie działał na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. Można więc przypuszczać, że jego kontakt z powiatem legionowskim na dobre się nie urwie. Sąsiadujemy z powiatem wołomińskim, granica jest długa. Czasami gorąca, bo na tej granicy od czasu do czasu jakieś trudności i problemy wynikają. Kiedyś powódź mieliśmy, chyba ze 3 lata temu, właśnie na granicy tych naszych powiatów, więc być może również w sensie profesjonalnym będziemy się jeszcze spotykać. Obowiązki komendanta Legionowskiej Straży Pożarnej przyjął dotychczasowy zastępca brygadiera Pietranika, starszy brygadier Mieczysław Klimczak. Jak zapewnił komendant wojewódzki PSP nadbrygadier Gustaw Mikołajczyk, na wybór swojego nowego szefa legionowcy strażacy zbyt długo czekać nie będą. Jak mówi przepis, nie dłużej niż 2 miesiące, ale ustaliliśmy, że nie będziemy korzystać z tej oto ustawowej daty, tylko postaramy się to zrobić sprawnie i szybko, jeżeli chodzi o uzgodnienie kandydata na nowego komendanta. Być może więc poznamy go już w lutym.